I widzę, że ktoś dodał filmik, że jechałem z kodą 230 oznacza polską policję na Twitterze. Raperze Kubańczyku, zgrywasz w internecie chojraka, kozaka, a wystarczył mu jeden tweet, żebyś się totalnie obsrał. Jan Śpiewak, słuchaj ty pajacu, to jest fotomontaż, dlaczego ty robisz takie rzeczy? No to auto, które jechał Kubańczyk, no jest to szybkie auto, nie? Na pewno. Te dzbany z tych wszystkich mediów, wypisują do Matkarsika, wypisują do Betklika. Jesteś potencjalnym zabójcą. W sieci rozkręca się aferka związana z Kubańczykiem, który wrzucił na swoje Instastories kontrowersyjne nagranie. Chodzi o ujęcie, jak prowadzi samochód, na liczniku którego widniało 230 km na godzinę. Materiał ten dotarł do Jana Śpiewaka, działacza społecznego, który nagłośnił sprawę na Twitterze, w tym oznaczył profil policji. Raper Kubańczyk kręci Instastories, jak zapierdala 230 km na godzinę. Halo, polska policja, proszę przyjechać na Instagrama, jeśli na drogach totalnie nie panujecie nad zabójcami na kółkach. Jak się okazało, to był dopiero początek zadymki pomiędzy Kubańczykiem i Śpiewakiem, bo niedługo później pojawiły się kolejne Instastories. Wygląda na to, że Kubańczyk przejął się rozgłosem sprawy i postanowił usunąć nagranie z Instagrama. Mało tego, nagrał odpowiedź, której nazwał Śpiewaka pajacem i wprost stwierdził, że filmik to fotomontaż. Ktoś rano w naszej pięknej zachwiańskiej willi i widzę, że ktoś dodał filmik, że jechałem z kodą 230 oznacza polską policję na Twitterze. Jan Śpiewak, słuchaj ty pajacu, to jest fotomontaż, dlaczego ty robisz takie rzeczy? Idź sobie do cyrku poskać, a nie tutaj dobrych ludzi pomawiasz i oznaczasz polską policję na Twitterach. Co za łeb. Pisz sobie, co znaczy fotomontaż, jak chcesz jakieś pliki źródłowe, to do mojego montażysty, ale się zdajesz, bo wszystkie są usunięte. Pozdro. No właśnie, niby łatwo byłoby to udowodnić, ale niestety montażysta skasował już pliki źródłowe. To oczywiście tylko słowa, w które można wierzyć albo nie, ale na szczęście w sieci nic nie ginie i zachowało się również usunięte story z Kubańczyka, na którym widać całe zajście. Za chwilę je przeanalizujemy, ale najpierw zobaczcie, jak to wyglądało. Na początek warto wyjaśnić, że Kubańczyk jechał samochodem, który realnie mógł osiągnąć taką prędkość. Jest to fura z wypożyczalni, a konkretnie Skoda Super PRS, która ma pod maską 360 koni mechanicznych, więc zdecydowanie może polecieć 230 km na godzinę. Mówię o tym, bo w sieci widziałem wiele komentarzy w stylu to fotomontaż, bo Skoda nie pojechałaby 230 na godzinę. No, w tym przypadku to możliwe. Kilka słów na temat tej Skody powiedział Bogi, który korzysta z tej samej wypożyczalni i który to wystąpił w aferkach Boxdela. No to auto, którym jechał Kubańczyk, no jest to szybkie auto, nie? Na pewno. Chyba Skoda Super B. Skoda Super B. Ale tam trochę trzepnięta. Skoda Super BRS. Ale trzepnięta jeszcze dodatkowo. Jest 272 konie, a tam miała konkretnie 360, więc można się na chwilę zapomnieć na prostej drodze gdzieś tam. Ze stolic Kubańczyka wynika, że nie testował on samochodu na słynnych niemieckich autostradach, bo po prawej stronie widać polskie oznaczenia dróg. Jeśli przyjmiemy, że to nie jest fotomontaż, to w przypadku autostrady Kubańczyk rzekomo przekroczył dozwoloną prędkość o 90 km na godzinę, a w przypadku drogi ekspresowej o 110 km na godzinę. Tak czy siak jest to poważne naruszenie przepisów, ale przede wszystkim stwarzanie dużego zagrożenia na drodze. Śpiewak postanowił odnieść się do tłumaczenia Kubańczyka i zrobił to w naprawdę dosadnych słowach. Raperze Kubańczyku, zgrywasz w internecie chojraka, kozaka, a wystarczył mu jeden tweet, żebyś się totalnie obsrał. Jesteś tchórzem, skasowałeś swoje Instastory, z którym pierdalasz 230 km na godzinę, trzymając kierownicę w jednej ręce i jadąc kurwa w klapkach. Jesteś potencjalnym zabójcą. Wiecie, jakby nie patrzeć, to fakt usunięcia nagrania ze story zdecydowanie nie działa na korzyść Kubańczyka. Skoro był to fotomontaż i nie ma sobie nic do zarzucenia, to dlaczego nagranie zniknęło z jego profilu? Być może miały na to wpływ również inne szczegóły, które można wyłapać na źródłowym nagraniu. Gdy przyjrzycie się na karty, to zobaczycie, że kierowca prowadził samochód w klapkach. Mimo że w Polsce nie jest to zabronione, to jednak jadąc grubo ponad 200 na godzinę, warto byłoby mieć normalne obuwie. Tak samo warto byłoby trzymać obie ręce na kierownicy, a nie jedną nagrywać Instastories. Część internautów zwróciła uwagę na sam obrotomierz i spalanie, które są realne dla tej prędkości. Podobnie jak za punkt odniesienia mogą służyć lampy przy drodze, które bardzo szybko mija i które to, z tego co się dowiedziałem, są ustawione co 100 metrów. Polskie cmentarze pełne są ofiar ludzi takich jak ty. Jesteś też kłamcą, mówiłeś o jakimś fotomontażu. Przecież to było wideo, nie zdjęcie. Tylko mi właściwie żal twoich słuchaczy obserwujących. Ty jesteś tylko i wyłącznie nędznym produktem algorytmu YouTube'a, ale szkoda mi tych dzieciaków, którym pierzesz codziennie mózgi. Tutaj warto przypomnieć historię z Kubą Wojewódzkim, który również swego czasu był bohaterem podobnej afery. W kwietniu tego roku wstawił on na swój profil na Instagramie zdjęcie zrobione z perspektywy pasażera, na którym widać, jakoby jechał 250 na godzinę. Biorąc pod uwagę, że mówimy tu o Ferrari F12, to nikt nie ma wątpliwości, że jest to samochód, który może rozwinąć taką prędkość. Oliwy do ognia dodał prowokacyjny podpis, który brzmi: obiecałem w domu, że wrócę szybko. A także fakt, że fotka została zrobiona na drodze, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 110 km na godzinę. Sprawa nabrała rozgłosu, ale ostatecznie nic się nie wydarzyło, bo
po pierwsze, żadne zdjęcie nie wskazywało, kto prowadził wówczas samochód, a po drugie, zdjęcie ukazujące 250 na godzinę to żaden dowód, bo mogło zostać przerobione, a.k.a. może to być fotomontaż. Mniej więcej w ten sposób tłumaczył się Wojewódzki, który w odcinku z Abelardem Gizą stwierdził, że to był żart i mem. Myślę, że jak będziesz nadal jeździł 250 na godzinę, to nie zostanie nic z tych zwłok. To wtedy ich nie znajdą nawet, to był żart te 250 na godzinę, to był mem, który sam stworzyłem. Nie masz wrażenia, że czasem warto wytłumaczyć, o co chodzi? W dzisiejszych czasach przy takim zalewie informacji, fotomontażach, ja potem rzuciłem zdjęcie, na którym jadę 666 km na godzinę. Wszyscy zrozumieli, że to był żart, no może poza ministrem sprawiedliwości, przez dwa dni byłem gwiazdą w TVP Info. Przytoczyłem tę historię, bo Kubańczyk również skorzystał z furtki o nazwie fotomontaż, tylko że w jego przypadku nie mamy do czynienia ze zdjęciem, tylko z nagraniem. Oprócz tego w przypadku Wojewódzkiego nie było widać, kto siedzi za kierownicą i u Kubańczyka niby też nie widać, ale w komentarzach pojawiły się screeny z charakterystycznymi elementami, jak tatuaż czy zegarek, które można ujrzeć na innych fotkach Kubańczyka i które to mogłyby pomóc w ustaleniu, kto faktycznie prowadził samochód. Taki dobry chłopak był, na klatce dzień dobry mówił. I tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że to był samochód z wypożyczalni. W związku z tym jest duża szansa na to, że ma wbudowany GPS, który rejestruje położenie i prędkość samochodu. Te dane już absolutnie rozwiałyby wątpliwości, czy Kubańczyk faktycznie jechał 230 na godzinę, czy jednak jest to fotomontaż. Wiem, że część z Was może tutaj kręcić z niedowierzaniem głową, słysząc, że w ogóle rozpatruje opcję z fotomontażem, ale pamiętajcie, że liczy się to, co można udowodnić, a nie to, co się myśli. W związku z tym, chcąc nie chcąc, muszę dopuścić opcję, że rzeczywiście mamy tu do czynienia z trikami rodem z Hollywood, w stylu samochodu na hamowni, nałożonej animacji na licznik albo jeszcze innych wymyślnych metod. Mimo wszystko osobiście uważam, że to tylko wymówka i próba obrony wizerunku, na co wskazuje chociażby usunięcie stories. Rozbiłem całkiem auto, o barierki, na szczęście to nie moje auto, wiem, że to jest taka lekcja na przyszłość. To stało się niespodziewanie. Spadł deszcz nagle przy prędkości ze 120 na godzinę w aucie z napędem 4x4. Rzuciło mnie na bok, no i mówię, albo mogłem odbić w prawo i zabić Ola, albo mogłem odbić w lewo i rozbić całe auto. Wy, myślę, tak samo byście wybrali. I tak wspomniałem o wizerunku, bo gdy sprawa zaczęła nabierać rozgłosu, część osób zaczęła pisać do firm, z którymi współpracuje Kubańczyk. Oczywiście informowali ich o kontrowersyjnej sytuacji i sugerowali, że powinni zaprzestać z nim wspólnych działań. Mowa tu o wypożyczalni, z której Kubańczyk miał samochód, oraz o Betkliku, gdzie jeszcze nie tak dawno Kubańczyk wystąpił w spocie reklamowym. Tutaj ponownie raper zasłonił się fotomontażem i teledyskiem, co również wskazuje, że takie działanie nieco go zabolało. Słuchajcie. Dla mnie to jest śmieszne, ale po prostu bardziej mnie śmieszy to, że te dzbany z tych wszystkich mediów wypisują do Matkarsika, wypisują do Betklika, jak się Betklik odniesie, a co Betklik ma do tego, że ja sobie klip kręcę i fotomontaż robimy, słuchajcie, puh. Swego czasu dużo lepiej rozegrał to Freeze, który niegdyś przekroczył prędkość o 50 na godzinę w terenie zabudowanym i stracił prawo jazdy na 3 miesiące. To prawda dopiero po 2 tygodniach, ale Karol opisał całe zajście na Twitterze i wyjaśnił, co się stało. W sumie ciężko byłoby mu to ukryć, a tym bardziej, że na miejscu zdarzenia pojawiło się kilku widzów, więc było ryzyko, że temat sam wypłynie do sieci. Po namyśle stwierdziłem, że rzeczywiście przekroczyłem tę prędkość i na zeznaniach na komisariacie przyjąłem mandat i ładnie przeprosiłem oraz wyraziłem skruchę. Nauczka na przyszłość, że nie warto dla kilkunastu dodatkowych minut ryzykować miesięcy bez prawka. Tak podsumowując, afery związane z Kubańczykiem, Wojewódzkim i Freezem, ponownie wracamy do tematu odpowiedzialności influencerskiej. Niezależnie czy w formie żartu, czy dosłownie, wizerunkowo słabo to wygląda, gdy znana osoba promuje niebezpieczną jazdę. A już kompletnie nie rozumiem fleksowania się szybką jazdą, gdzie przekracza się dozwoloną prędkość i wrzuca się to na Insta Stories, gdzie wiadomo, że zobaczy to mnóstwo ludzi. Przecież to jak zbieranie materiału dowodowego na samego siebie i publiczne przyznanie się do winy. Tym bardziej, że w tym wypadku mówimy o ludziach, których stać, żeby pośmigać na jakimś zamkniętym obiekcie, albo którzy mogą skoczyć for fun na niemiecką autostradę. I wiecie, tu nie chodzi o to, żeby być świętszym od papieża, ale no nic nie tłumaczy przekroczenia prędkości o 100 na godzinę. Wypadek w Warszawie. W nocy sobotę niedzielę na ulicy Marszałkowskiej doszło do tragicznego wypadku w Warszawie. Pewien mężczyzna potrącił śmiertelnie pieszego poruszającego się okulach. Tak, za kierownicą auta siedział jak według wielu portali pato influencer bądź pato streamer. I trzeba dodać, że kierowca ten chwalił się chwilę wcześniej gdzieś tam na Instastory, że jedzie swoim Porsche 300 km na godzinę. W przypadku Kubańczyka jest to tyle zaskakujące, że od dłuższego czasu trzyma się z dala od afer. Z sukcesami zajął się sportem, wygrywa walki na Fame MMA, a na co dzień rozwija karierę jako raper. Akurat często śledziłem jego stories, bo jego partnerka Ola Ciupa zawitała do kilku moich filmów ze względu na reklamę wątpliwych produktów. Zastanawiałem się, czy on też skusi się na jakieś promo, ale osobiście nic nie widziałem i mimo, że zapewne miał okazję, to nie skorzystał. Dobra, no to drugie jedziemy. Misio, odpalaj.
No i po takiej w sumie udanej paście nagle wyszła akcja z omawianym dzisiaj filmem, który stawia go w niezbyt dobrym świetle. Osobiście kompletnie nie łykam tej wersji z fotomontażem i raczej odbieram to jako próbę ratowania sytuacji, która wymknęła się spod kontroli. Czy po oznaczeniu na Twitterze i kilku artykułach na portalach policja zacznie badać tę sprawę? Tak naprawdę o ile Jan Śpiewak albo ktokolwiek inny nie złoży zawiadomienia na policję, to sprawa po prostu ucichnie, bo mimo wszystko materiał dowodowy jest stosunkowo biedny. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to zostaw komentarz o treści fotomontaż, pamiętaj, żeby kliknąć suba, wpadaj na mojego Discorda, Instagrama i widzimy się w kolejnym filmie. Zdaję sobie sprawę z tego, że było to bardzo nieodpowiedzialne, że naraziłem innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo, ale jechałem szybko, gdyż lubię zapierdalać.